Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się film Złodziejski Honor, który ostatnio wszedł do kin i stał się hitem, albo, nie wiem, taki serial jak Ferajna z Baker Street, czy książki takie jak Zakon Żywa Pomarańczy, albo Eragon, albo nawet trochę Lockwood i Spółka, czyli takie młodzieżowe, przygodowe fantazy, gdzie zbiera nam się grupa ludzi, istot, stworów, przedziwnych, najróżniejszych, mniej lub bardziej magicznych. Zbiera się po to, aby wykonać pewne zadanie. A w tle pojawiają się potwory, nieumarli, królewskie intrygi. To mam coś, co może przypaść Wam do gustu. Moi drodzy, przed Państwem Pokrzywa i Kość, czyli opowieść o dziewczynce w płaszczu z pokrzyw, o piesku zrobionym z samych kości i o kurze opętanej przez demona. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam, bo jak nie, to naprawdę nie nadaje się do tej roboty. Pokrzywa i Kość podzieliłabym na dwie, stety, niestety, dość nierówne części. A nawet dwie części plus prolog. Nie wszystkie wydarzenia są tu bowiem ułożone chronologicznie, to nie jest taka liniowa opowieść. I wydaje mi się, że to jest mój jedyny minus wobec niej. I nie wiem, czy powinnam od niego zaczynać, czy powinnam zaczynać od minusów, to jest takie niemarketingowe, co ja tu robię. W każdym razie, w naszym prologu zaczynamy od poznania Mary, dziewczyny, która znajduje się w jakimś takim tajemniczym, mrocznym lesie, czy jakiejś innej dziczy, i towarzyszymy jej w procesie ożywania pieska złożonego z kości. Jakieś tam znalazła kosteczki przeklęte, składa je, związuje sznureczkiem i robi z tego pieska. Można? Można. Dowiadujemy się, że Mara dostała do wykonania pewną misję. Od tak zwanej pożegnuchy, czyli takiej szamanki, wiedźmy, no wiedźmy cmentarnej, tak bym to nazwała. Ta pożegnucha postawiła przed nią trzy misje. Po pierwsze, uszycie płaszcza z pokrzyw. Po drugie, ożywienie właśnie z istoty z przeklętych kości. I po trzecie, złapanie w słój poświaty księżycowej. Po wykonaniu tych zadań Mara ma otrzymać pomoc w realizacji celu, którym jest zabicie księcia tejże krainy, do której ona właśnie dąży. I to jest tak naprawdę nasz pierwszy rozdział. My jeszcze nie do końca wiemy co i jak. I nagle po tym prologu przechodzimy do pierwszych rozdziałów, które cofają się nam na linii czasu. To jest swoista retrospekcja, w której i poznamy dzieciństwo Mary, naszej głównej bohaterki, poznamy jej rodzinę. Dowiemy się też właściwie, dlaczego taki cel jej przyświeca. Okazuje się bowiem, że w tym królestwie nasz władca bierze sobie za żonę kolejne kobitki po to, aby dały mu one potomka płci męskiej, ale tak się jakoś dziwnie składa, że rodzą się same dziewczynki. Więc te kobiety co i rusz są w ciąży i w końcu umierają. I w tym momencie na kolejną żonę tego faceta wybrana jest siostra Mary. I mamy tu przedstawioną naprawdę interesującą relację siostrzaną, ponieważ tamtych sióstr jest kilka, każda jest w trochę innej sytuacji i z trochę innym jakby podejściem do tego, co się dzieje wokół. Widzimy też, jak Mara przeżywa to, co się dzieje z jej rodziną, z jej siostrą, jak z jednej strony chce ją ratować, ale z drugiej strony szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu tak globalnie, a jednocześnie cały czas ma tą myśl, że ona będzie następna, że też musi chronić jakoś siebie. Jest tutaj też sporo takich królewskich właśnie intryg i kombinacji, nad którymi się trzeba trochę pochylić i skupić, bo to nie jest takie proste rozwiązanie, że o, Mara pójdzie i zabije tego króla, bo tak naprawdę wtedy jakieś tam pakty się rozwiążą, sojusze i w ogóle będzie problem na cały kraj. Także jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, nie takie, że o, problem i rozwiązanie już. I ta pierwsza połowa Pokrzywy i Kości, muszę przyznać, że bardzo mi się dłużyła. I tam Mara w którymś momencie wkracza do zakonu, tam się dowiaduje tych różnych rzeczy na temat królestwa. Jakby tak naprawdę tam się w zasadzie nic więcej nie dzieje. Jest to bardzo przegadana retrospekcja, która owszem ma nam jakby pełni tutaj rolę światotwórczą, ma nam zarysować co, jak tam działa magia, jakie są zasady, co kto może, co kto nie, ale ma się wrażenie, że to jest taki przydługi wstęp i takie wyjaśnienie czytelnikowi świata, które powinno być wplecione gdzieś w fabułę, a nie jakby, wiecie, oderwane jako pierwsza połowa książki to Wikipedia, co, kto, gdzie, jak, dlaczego. I dopiero w drugiej części książki zaczyna się akcja. Bo ja właśnie przez tą pierwszą połowę książki miałam bardzo mieszane uczucia, żeby nie powiedzieć negatywne. Nie mogłam się w to zaangażować, ale potem mamy część drugą. Wracamy do tej historii, którą poznaliśmy w prologu, czyli do tej Mary już 31-letniej, która ma wykonać te próby i która będzie próbować ratować siostry i inne kobiety
i w ogóle. I w tym momencie my zaczynamy zbierać naszą grupkę kolejnych bohaterów. I robi nam się z tego takie trochę RPG, która będzie razem współpracować, będzie trochę powieść drogi, bo będziemy iść, pokonywać jakieś tam potwory, spotykać inne postacie, dowiadywać się nowych rzeczy. Jakby, wiecie, naprawdę tą drugą połowę książki czyta się jak takie RPG, jakbyśmy oglądali właśnie Złodziejski Honor. To jest ten vibe. Będą te różne questy do wykonania i tak dalej, no i postacie. Postacie są różnorodne, nasza grupka jest niesamowita. Mamy naszą Marę, czyli taką niezakonnicę. Mamy pożegnuchę, czyli wiedźmę cmentarną, która ma takie gadane, jak takie starsze panie w książkach, nie wiem, Rogozińskiego, Kisiel, Jadowskiej, wiecie, taki klimat, że jak ona coś powie, to wszystkim w pięty pójdzie. Mamy matkę chrzestną, która potrafi rzucać zaklęcia, ale niekoniecznie takie, które byłyby w danym momencie przydatne. I mamy wyklętego, ożywionego rycerza, którego w zasadzie jedyną misją życiową jest poświęcać się dla innych. No i oprócz tego jest kościany piesek, jest kura opętana przez demona i jest przeklęte piskle. Dream team totalnie. I ta druga część książki jest już naprawdę znacznie lepsza. Mamy tutaj akcję, mamy tą właśnie trochę powieść drogi, o której wspominałam. Tam się coś dzieje, tam są walki, tam są no rzeczy. I o ile pierwszą połowę pokrzywy czytałam przez kilka dni, tak tą drugą pochłonęłam w kilka godzin, bo tak się wciągnęłam i tam się tyle działo i ci bohaterowie i jakieś te właśnie questy, te tajemnice, jakieś pułapki, które na nich czekały, nie wiadomo komu można ufać, no rzeczy. Mam za to trochę problem z określeniem grupy odbiorców, której mogłabym polecić pokrzywę i kość. Bo z jednej strony nasza główna bohaterka ma te 31 lat, więc to nie tak jak w młodzieżówkach. Są czasem brutalne momenty i opisy. Do tej pory pamiętam taki fragment z zębami, z wypadaniem zębów, z ruszaniem się zębów. To nie było jakby w stronę horroru, ale to było po prostu mało smaczne. No i jest też sporo takiego mroku, jest wspomniana przemoc fizyczna, psychiczna, śmierć, pogrzeb, poronienia. Jeżeli dobrze pamiętam, był tam gdzieś też kanibalizm. Ale pomijając te fragmenty, powiedziałabym, że jednak tej książce jest bliżej do young adult fantasy, bo styl pisania jest bardzo prosty, właśnie jak w takich młodzieżówkach, szczególnie w tej pierwszej części, kiedy nasza główna bohaterka Mara jest młodą dziewczyną, więc ten styl też troszeczkę odwzorowuje jej sposób myślenia, chociaż ona do końca jest raczej taką osobą dość głupiutką. Powiedziałabym po prostu, że styl, narracja, sposób pisania jest zbyt prosty do takich typowych poważnych fantazy, natomiast fabularnie, jeżeli chodzi o pomysł, to jest naprawdę coś złożonego i takiego angażującego i ciekawego. Dlatego tak mi cały czas ten Złodziejski Honor z tyłu głowy tkwi, bo niby fantazy, niby potwory, z drugiej strony jest humor, jest jakby prosto i przyjemnie, atrakcyjnie i coś takiego chyba reprezentuje Pokrzywa i Kość moim zdaniem. I ja myślę, że tak naprawdę Pokrzywa i Kość żyje bohaterami, ich różnorodnością, bo każda z tych postaci ma zupełnie inny charakter, zupełnie inne motywacje i podejście do życia. Kiedy oni się odzywają i zaczynają sobie przygadywać, to my wiemy, kto w tym momencie mówi, bo to jest w stylu tej postaci. Nikt inny by tak nie powiedział. W ogóle ta autorka ma niesamowite pomysły, tylko mam wrażenie, że z tą realizacją może być gorzej, bo jest jeszcze jedna książka tej autorki, w której jest magia i piekarnia i ciasteczka i są zaklęte ciasteczka, coś w ten deseń, jakby to jest pomysł genialny, dlaczego na to nie wpadłam? Także, jeżeli lubicie takie historie a la gry RPG, gdzie grupka bohaterów różnych magicznych nam się razem spotyka, idą gdzieś robić rzeczy, pokonywać potwory, to Pokrzywa i Kość. Za każdym rogiem czyha niebezpieczeństwo, magia, czai się wszędzie. Do tego wszystko jest proste i humorystyczne, nie jest jakoś bardzo wymagające. To jest, powiedziałabym, taki lżejszy Hobbit. Pojadą po mnie ludzie za to. Trochę klimaty, powiedzmy, nie wiem, wybranej Naomi Nowik. Trochę właśnie Eragon, trochę nawet powiedziałabym, że Malis, bo mamy tutaj dość istotną rolę Matki Chrzestnej, więc tak mi się kojarzy z Retellingami Maleficent. Także jeżeli takie klimaty Was interesują, to Pokrzywa i Kość może Wam to zagwarantować. Dajcie znać w komentarzu, czy ta książka Was zainteresowała. Jeżeli jesteście już po lekturze, to jakie były Wasze wrażenia. Ja wydawnictwu SQN dziękuję za dostarczenie mi tej książki z gadżetami. Jest torba, jest kubek, unboxing był na Instagramie i na TikToku, także polecam tam obserwować. Przypominam o innych materiałach na kanale Wybrednej Marudy i widzimy się niebawem, mam nadzieję.